Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych raków na listopad 2023 roku. Dla raczków przygotowałam talię Delight Sears Tarot i talie Życie z Aniołami, z której jak zwykle popatrzymy przesłanie anielskie. Proszę, by nasze wyższe Janie nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Kochani, przypomnę tylko, że w sprawie czytań indywidualnych można pisać do mnie na gmail.com Ten e-mail i link do mojej strony internetowej znajdziecie w opisie pod filmem. Co dla naszych kochanych raczków? Jakie energie, jakie potencjały pokażą się dla Was na listopad 2023 roku? dla raczków. Raki. Listopad 2023 roku. Główna energia dla raków. Czwórka buław. W przeszłości rydwan. W przyszłości sprawiedliwość. Co będzie wam pomagać? Gwiazda. Co może przeszkadzać? Sześć denarów i rezultat alborada rada, osiem kielichów. A z przełożenia macie kartę siły. Ależ macie dużo wielkich arkan, aż cztery karty wielkich arkan. Okej. Okay. I dwie karty zmienne, karty bramy. Mocne energie macie, drogie raczki. No a teraz jeszcze zobaczmy, co aniołowie chcą Wam powiedzieć na listopad, jakie wskazówki, jakie przesłanie mają dla Was aniołowie, dla raczków na listopad 2023. Natura. No, potrzebujecie natury. Ehe, piękna, piękna energia. Już czytam znaczenie tej karty. Myślę, że to będzie Wam po prostu w tym miesiącu pomagać. To łączenie się z naturą, bycie w naturze. Już, kochani, jest. Zwróćmy uwagę na naturę. Co możemy zobaczyć w chmurach? Jak wiele śpiewających ptaków możemy usłyszeć, ilu pięknych kwiatów możemy dotknąć. Kontakt z naturą pozwoli nam uświadomić sobie własne siły witalne, bowiem jesteśmy częścią natury i jak ona posiadamy odnawialne i niewyczerpalne siły. Matka Ziemia jest żywą, czującą istotą. Zwróćmy uwagę na drzewa, kwiaty, zwierzęta, które nas otaczają. Podziękujmy im za to, że dzielą się z nami swoim życiem. Jeśli czujemy się zmęczeni, poświęćmy więcej czasu na kontakt z naturą. Wyjedźmy za miasto lub wybierzmy się do najbliższego parku. Wsłuchajmy się w rytm natury. Bóg i anioły stwarzają ten doskonały świat dla nas. Cieszmy się naturą, okazujmy jej szacunek, chrońmy Matkę Ziemię. Nasz najmniejszy gest cieszy duszy, duchy przyrody, które z radością pomogą nam odnaleźć wewnętrzny pokój i harmonię. Przebywanie w otoczeniu natury jest dla nas bardzo ważne. Możemy obejmować i przytulać się do drzew, mówić do ptaków i roślin. Bądźmy pewni, że dobrze nas słyszą i czują nasze intencje. Może wkrótce usłyszymy ich odpowiedź. Afirmacja. Natura jest czystą miłością, którą przyjmujemy z radością i szanujemy jej prawa do życia. Piękna energia, energia Poczucia się w naturze jak w domu, prawda? Ja myślę, że w ogóle taka, jakaś taka potrzeba uziemienia u Was może być, żeby, żeby po prostu dobrze się czuć. Że tutaj jakieś spacery jak najbardziej mogą, mogą być dla Was takie, no nie wiem, takie mam wrażenie, jakby potrzebne Wam były po prostu do. Do złapania równowagi w tym miesiącu. Co prawda listopad nie jest takim czasem, gdzie człowiek chętniej, najchętniej gdzieś chodzi i spaceruje, ale jednak znajdźcie chociażby pół godzinki dziennie, żeby, żeby pobyć z naturą, żeby właśnie skupić się, żeby. To, to jest wspaniała energia, właśnie znaleźć miejsca, w których czujecie się na tyle swobodnie, żeby. Popatrzeć właśnie na drzewa, ptaki. To jest, kochani, niewyczerpalna energia. To jest sama obserwacja tego, co Stwórca nam tutaj właśnie stworzył dla nas. To jest naturalny relaks. I pozwólcie sobie na to. W tym też, też oczywiście, może to być. W tym miesiącu Wam potrzebne do takiej regeneracji, do złapania równowagi, ale też uświadomienie sobie na przykład, co do tej pory na przykład mi szkodziło, co do tej pory burzyło ten mój prawdziwy kontakt z naturą. Czyli tutaj też mówię o naturalnym trybie jakimś funkcjonowania i tak dalej. Bardzo, bardzo ważne informacje. No i tak, i główna karta w tym miesiącu dla raczków to czwórka buław, a jest to karta też między innymi wolności i bycia gdzieś właśnie w naturze. Często ta karta pokazuje się właśnie jako pobyt gdzieś poza miastem i tak dalej. Więc może, może też tak być, że w tym miesiącu gdzieś będziecie szukać jakichś właśnie miejsc, Mogą też być różnego rodzaju wydarzenia, gdzie będziecie się spotykać z innymi osobami, przy których czujecie się dobrze, przy których czujecie się właśnie czasem. Przy tej karcie ja mówię, że czujemy się jak w domu, wszędzie gdzie jesteśmy, tam gdzie są ludzie, którzy właśnie są naszymi takimi bratnimi duszami. Oczywiście też ta karta może dla niektórych mówić, że może być jakaś uroczystość rodzinna, jak najbardziej, jakieś imprezy mogą być, które w tym, w tym miesiącu będziecie świętować, więc dla niektórych to też może się pokazywać w tym kierunku. Ale przede wszystkim jest to karta, która też mówi o tym, żeby pielęgnować więź z bliskimi osobami. Po, właśnie chociażby przez zabawę czy wspólne spacery to może być tutaj w tym miesiącu bardzo istotne. W poprzednim miesiącu, w poprzednich miesiącach też można powiedzieć macie kartę rydwanu, więc ta energia, że być może działo się dużo różnych spraw, mogłyście mieć dużo różnych spraw do załatwienia, w ogóle no to jest wasza karta, więc może to być też że od czasu nawet Waszych urodzin, właśnie, czyli głównie chodzi o Lipiec, właśnie od tamtego czasu, jakaś sprawa mogła też Was mocno zajmować, i tu myślę, że może być świętowanie, że może, może tak być, że coś ukończycie też, więc też tutaj jakaś ważna sytuacja, może, może tutaj w końcu wyluzuje, wyluzujecie, bo coś zostało już tu zakończone. W karcie przyszłości macie, macie sprawiedliwość. To jest, to jest energia, która tak jakby wzywa was właśnie do bycia w równowadze. To jest energia do tego, żebyście same sobie też dały prawo do, do szczęścia przede wszystkim, prawda? Mówi się o tej karcie, że takie prawo, prawo naturalne, więc ta natura tu też jest, nie bez powodu się pokazuje, prawda? Jakaś karma, coś tutaj u Was będzie się wypalać. Będziecie mogły bardziej obiektywnie popatrzeć na swoje życie, być może coś nowego zaplanować, być może podjąć jakieś ważne decyzje. Te decyzje, które właśnie w listopadzie będą podjęte, myślę, że podejmiecie je naprawdę z taką. Pełną uczciwością, może troszkę bez znieczulenia, może ktoś to odebrać jako trochę bez znieczulenia, ale będzie to właśnie w zgodzie ze sobą. Zwłaszcza, że z przełożenia macie kartę siły. A to jest karta, która też tutaj dopowiada, że wasze siły witalne w tym miesiącu będą właśnie takie bardziej świeże, może dzięki temu kontaktowi z naturą też i uda wam się też być może pokonać jakieś, jakieś właśnie wewnętrzne demony, coś, co was do tej pory trochę za bardzo gdzieś tam przyciskało do ziemi. Może to być też oczywiście siła, która jest potrzebna do poradzenie sobie z jakimiś przekonaniami albo z jakąś konkretną osobą, która, która to gdzieś wręcz bym powiedziała czeka na jakąś decyzję z waszej strony. Też tak tutaj oczywiście może być. Jaką macie radę? No karta gwiazdy. Przepiękna, przepiękna energia. Jest to... Przede wszystkim informacja dla Was, że cokolwiek by się nie działo, jesteście chronieni, jesteście zaopiekowani, prawda? Jest to też informacja, że Wasze marzenia, Wasze plany mogą się ziścić jak najbardziej, ale też w momencie, gdy się trochę bardziej wyluzujecie, gdy bardziej zaczniecie funkcjonować właśnie zgodnie z naturą, gdy znajdziecie swój język, właśnie gdzieś tam, porozumienia z naturą, gdy Zaczniecie też funkcjonować w takiej prawości. I ta prawość tutaj oznacza, właśnie myślę, te prawa naturalne odnośnie jakiejś konkretnej sprawy, no ale też w swoim życiu. Chodzi o takie zrównoważenie. Może jakaś odpowiednia dieta, może też te spacery tutaj mogą dużo, dużo Wam pomóc. W każdym razie jesteście chronieni, i karta gwiazdy zawsze mówi, o tym, żeby mieć zaufanie do życia, żeby wierzyć, że wszystko się będzie dobrze układało. Z czego nie robić? Co wam może przeszkadzać? Szóstka denarów na tej pozycji zawsze mówi mi przede wszystkim to, że, żeby nie rzucać perł przed wieprza, żeby nikogo nie uszczęśliwiać na siłę. I to jest ważna rzecz, żeby od tego po prostu odejść. Odejść od takiego dogadzania komuś lub właśnie uszczęśliwiania kogoś na siłę. Tu myślę, że możecie naprawdę podjąć bardzo ważne decyzje, by puścić wolno czy jakieś energie, czy jakieś osoby, co nie znaczy, że miałoby to być rozstanie. Nie, nie, nie w tym sensie to widzę. Raczej pozwolenie sobie na pewnego rodzaju wolność, prawda? Pokonanie tych czasem, właśnie, jak ja to mówię, demonów, które gdzieś próbują wyskoczyć, które próbują wami zawładnąć, czy to jakaś osoba, która nie pozwalała Wam na, na takie swobodne działania, gdzie już jakieś zmęczenie w tym wszystkim dawało znać o sobie. Rezultat rada. Rada w ósemce kielichów jest taka, zacznij myśleć o pragnieniach swojego serca, o tym, co Ty chcesz, jak chcesz, jak chcesz, by Twoje życie wyglądało. To jest karta Brama, karta, która mówi, że można zostawić za sobą rzeczy, które i że jeszcze mogłoby to w tej formie, w jakiej jest być, ale wy już tego nie chcecie. Wy będziecie szukać tutaj innych decyzji. Będziecie szukać, żeby było lepiej i łatwiej. Łagodniej, bardziej tak, jak trzeba, tak jak, tak jak to w naturze jest, prawda? Więc czy relacja osobista, czy relacja jakaś, jeśli chodzi o Wasze rodziny, czy zawodowo tutaj, możecie mieć taką potrzebę wręcz, żeby decyzje, które w tym miesiącu podejmiecie, żeby one działały na waszą korzyść i żebyście wyszły z jakichkolwiek zależności albo też pozwoliły, by ktoś z waszych zależności też zrobił krok do przodu. Może to się wiązać z tym, że na przykład przestaniecie kogoś wspierać. I to może być wasza decyzja też. I zaufacie Wtedy, że wszystko i tak się ułoży. Hmm. Też tak może być. W każdym razie mam takie poczucie tutaj, drogie raczki, że zdobędziecie się właśnie w tym miesiącu na jakieś bardzo konkretne działania, lub właśnie jakieś nowe, nowe umowy, być może, nowe ustalenia. Z ważnymi dla Was osobami i po prostu nie będziecie się tego bać, nie będziecie gdzieś tam obawiać się, że ktoś coś źle przyjmie. Po prostu pewne rzeczy trzeba będzie zakomunikować. I pamiętajcie, że robicie to po to, żebyście to wy czuły się dobrze i żeby sytuacja w Waszym otoczeniu stała się zdrowa, po prostu zdrowa, żeby, żeby naprawdę dobrze się czuć. Także, no, energie dla Was na listopad są bardzo konkretne, ale też bardzo obiecujące. Tu miejcie to zaufanie do życia. Ta równowaga, którą dzięki temu uzyskacie, myślę, że będzie dla Was bardzo, bardzo yy, taka przyjemna yy, na co dzień. No, tak, tak to może dziwie nazwałam, ale, ale tak to właśnie czuję. Jako taką lekkość. Zobaczmy jeszcze, co, te, co przy tej ósemce mamy. No karta siły. No to to jest właśnie to, kochani. To jest właśnie to. To jest drugi raz ta sama karta. Róbcie to po to, żeby odzyskać własną siłę, własną moc. Bo coś tutaj tę waszą, waszą moc pożera. I tego pożeracza, tą pożeraczkę, nie wiadomo kto to jest, albo jakaś sytuacja, to też może być, to nie musi być osoba prawda coś co pochłania wasze zasoby czy energetyczne czy finansowe czy jakiekolwiek czy wasze zdrowie to trzeba tak jak ta dziewczyna wzięła tego lwa w karby to tak samo wy tu właśnie tak trzeba zadziałać radykalnie kochani życzę wam wszystkiego wszystkiego Najlepszego. Niech ten listopad będzie dla Was jak najbardziej taki korzystny, produktywny. Niech Was wspiera w Waszych działaniach. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.